Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Chciałem w tym odcinku opowiedzieć wam o oponie motocyklowej, którą przejeździłem w tym sezonie 2018. Była to opona Bridgestone BT016 Pro. Dlatego zapraszam na odcinek. Na tej oponie, na Bridgestone, to ponad 10 tysięcy kilometrów. Sam się zdziwiłem, że aż tak dużo tych kilometrów wyszło na tej oponie. Co prawda sezon jeszcze się nie skończył i tej opony tak naprawdę mi na cały sezon zabrakło. Bo w motocyklu już jest założona inna opona, ale o tym później. Chciałem wam tym opowiedzieć właśnie o tym Bridgestone, na którym jeździliśmy. Pokażę wam od razu na samym początku, jak wygląda taka opona po takim przebiegu i dlaczego musiała zostać wymieniona. Tak wygląda wierzchnik na tej oponie po 10 tysiącach kilometrów. Jak widzicie tutaj, no na środku oczywiście zużył się najbardziej, boki dużo, dużo mniej. Oczywiście wynika to z tego, że no nie jeździłem po torze wyścigowym, tylko po ulicach. Ale opona oczywiście no, zużyła się i już nie nadawała się teraz do jeżdżenia. Jaka to jest opona w ogóle? Bridgestone BT016 Pro. Co to jest za opona? To jest opona, która jest klasowana jako opona Hyped Sport, czyli taka przeznaczona do motocykli szosowych, sportowych, do jazdy sportowej. Ulica plus drobne jazdy na torze wyścigowym. Natomiast konstrukcyjnie ta opona jest z roku 2011. W 2011 roku była premiera tej opony, więc ona wtedy była być może fajna na tle konkurencji. Teraz jaka jest, zaraz się dowiecie. Powiem wam troszeczkę o budowie tej opony, bo to jest bardzo ważne, bo tą oponę ja tutaj mam w wersji Pro. Dlaczego w ogóle ją założyłem? Było tak, że wiosną opona, ta która była już skończona, nie było kasy. Więc tak naprawdę wziąłem, kupiłem oponę, na którą było mnie stać. Wybrałem z tych wszystkich opon, na które miałem kasę, to wybrałem właśnie tą, bo wydawała mi się, że będzie najlepsza i pewnie też taka była w tych pieniądzach. Jest to opona tania, którą teraz powiedzmy no, mija 7 lat od jej premiery, więc jakby w tej chwili ona jest już przestarzała technologicznie, jest tania po prostu. Ona była tania i kupiłem ją dlatego, że miałem na nią pieniądze i mogłem ją sobie kupić. Generalnie i tak wybierałem spośród opon sportowych, bo zamierzaliśmy jeździć bardziej sportowo, dużo spotów, więc taką oponę wybraliśmy. Trochę o budowie tej opony. Jeszcze tak. Generalnie ta opona jest przeznaczona od motocykli tam do każdej pojemności tak naprawdę. Na motocykli 1000 pojemności też. Ale tak bardziej do ścigaczy niż do takich nakedów. Natomiast nasz ten naked to, szczerze mówiąc, ma taki moment obrotowy, że musi mieć lepsze opony, nie? Takie mocniejsze. Dlatego bardziej, tak naprawdę najbardziej sportowe opony do NTK są najlepsze. Jeśli oczywiście jeździcie i wykorzystujecie to, co tam w nim siedzi, bo nie każdy musi jeździć w ten sposób. Kiedy miałem tam, pamiętacie, oponę turystyczną Roadsmarta dwójkę, to byłem z niej mega zadowolony, chociaż tak naprawdę byłem też na niej na torze. Wróćmy do tej opony. Ta opona występuje w dwóch wersjach. Jest wersja BT016 i BT016 Pro. Ale są to zupełnie dwie różne opony. One mają tylko taki sam wzór bieżnika, ale opony są różne. I teraz ta opona BT016 Pro ma dwie mieszanki na sobie. Oni pokazują, że to jest 3 layers, ale to nie jest 3 layers. Nie ma tych trzech warstw. Jakby mamy środek, gdzie środek jest nieco twardszy. I mamy boki, które są nieco większe. Mniej więcej tak to ten podział tej opony między środkiem, bokami wygląda porówno. A opona BT016 jest oponą, która ma 3 składniki. I wtedy ma 5 jakby stref swoich. Ma bardzo miękką na boku, średnią na boku średnim, twardą na środku i później tu powtórka, więc jest 5 warstw. A BT016 Pro ma tylko 2. I przód do tej opony też ma tylko 2.
Także trzeba o tym pamiętać, jak kupujecie sobie opony, żebyście nie dali się nabrać, bo są po prostu one różne te opony, to nie są te same opony. Jak mi się jeździło, słuchajcie, no 10 100 km dokładnie na tej oponie zostało zrobionych w tym sezonie. Opona wygląda jak wygląda, ale powiem wam szczerze, że średnio jestem zadowolony z tej opony. To tak jak ostatnio testowałem oponę Dunlopa, jakąś tam, zobaczcie sobie Roadsmarta 3, który miał być super, a wyszedł, że był taki słabo dobrany do mojego stylu jazdy, do tego motocykla. Tak samo ten Bridgestone, no jest stary konstrukcyjnie już chyba, tak mi się wydaje, i generalnie dużo uślizgów łapie motocykl przy przyspieszaniu. To jest najgorsze na tej oponie. Naprawdę, naprawdę dużo było tych uślizgów, bo jeśli chodzi o samą taką jazdę sportową, a były takie odcinki, gdzie lataliśmy, no było dużo spotów, jak była użytkowana, no właśnie, to krótko troszeczkę. Czyli tak, było dużo spotów wieczorami, Darksiders, widzieliście ten projekt i ekipę. Były wyjazdy turystyczne, Tatry, czy gdzieś tutaj latanie nawet w okolicy. Dużo kilometrów, Białystok, czy gdzieś tam, także dużym strzałem, nie wiem, 500-600 kilometrów jednego dnia. Była jazda w deszczu. Były te warunki naprawdę zróżnicowane, natomiast jazdy torowe samej było dosyć niewiele i była ona na małych torach, takich nie za dużych, gdzie ja na takich torach się nie odnajduję, ale to też już wiecie, nie będę wam o tym znowu powtarzał. Tak samo jak w górach nie lubię agrawek, taki linki. W każdym razie tak, jeśli chodzi o tę oponę, to no właśnie te uślizgi przy ruszaniu, długo się docierała dosyć ta opona, także już od samego początku, od samego założenia, powiedzmy, że nie wiem, 2000 km to ona naprawdę była dosyć śliska, później było dużo lepiej, całkiem fajnie się ganiało, można było nieźle postawić na koło, z miejsca bez zrywania przyczepności było nieźle i później, nie wiem, tak od powiedzmy przebiegu, kiedy już ten bieżnik zaczął schodzić i od przebiegu tych 9000, ten 1000 ostatni, który na niej zrobiłem, to już naprawdę ta opona ganiała słabo, pomimo tego, że środek się uślizgiwał przede wszystkim, to był problem stawiania na koło, ostrego przyspieszania ze świateł, ostrego ganiania od zera. Tutaj był problem tak naprawdę, jeśli chodzi o tą oponę, bo jeśli chodzi o jazdę po zakrętach, jazdę na torze wyścigowym, to uważam, że ta opona bardzo dobrze sobie tam dawała radę. Naprawdę fajnie się jechało, nie miałem odczucia, żeby się koło uślizgiwało. Nawet jeśli zaczynało coś się dziać z tą oponą, to znaczy się z motocyklem tak naprawdę, kiedy gdzieś szedłem za szybko i troszeczkę za mocno wykładałem, czy opona może nie była dogrzana, czy asfalt nie był dobrej przyczepności, to faktycznie było troszeczkę czuć, że ona zaczyna zrywać, ale nigdy nie zrywała tak, żebym się wyłożył, więc to uważam, że jest bardzo fajne. Ten feedback od tej opony dostawałem, że tam się coś dzieje, wyprostuj, uważaj, zrób coś z tym, żebyś się nie wyłożył, nie? Także jeśli chodzi o to, o taką jazdę sportową, to uważam, że ta opona naprawdę dawała radę. Ten środek jest naprawdę kiepski do tego motocykla, bo tutaj też jest ważne, znowu to jest coś, co się powtarza w Pentegu. On po prostu ma dobry strzał z dołu. Jest lekki, bo to przecież motocykl bardzo lekki, 190 kg, czy tam 180, nieważne. W każdym razie 90 parę newtonów, no to on ma tego strzała z dołu i ten środek powinien być jednak nie taki twardy aż jak tu, nie? I te uślizgi były. Zaskoczyła mnie ta opona podczas jazdy w deszczu, bo tutaj tak naprawdę sprawdza się najlepiej. To też się zdziwiłem, bo naprawdę na tej oponie mogłem jechać szybko w deszczu, pewnie. Nie czułem żadnych uślizgów, chociaż jak było głęboko, to głęboko w sensie było dużo wody, to ten motocykl troszeczkę tak przepływał, przecinał tą wodę, ale jednak czułem bardziej przód tak naprawdę, że on mi troszeczkę płynie, nie? Na tym. Ale generalnie na tej oponie, jeśli chodzi o deszcz, to jestem mega zadowolony i w takim jeździe turystycznym po górach, gdzie padał deszcz, to sprawdziła się rewelacyjnie. To było naprawdę super. Opona wbrew pozorom dosyć długo się rozgrzewa, także tutaj troszeczkę uważam jest za słabo. Trzeba trochę nią przejechać, powiedzmy 30 km takiej szybszej jazdy, żeby ta opona tam zaczęła się nagrzewać, żeby była zachowała tej temperatury, żeby znowu była ta dobra na niej przyczepność. Co jeszcze? Bardzo zaskoczył mnie przebieg, jaki na niej zrobiłem. Liczyłem, że na tej oponie, w Penteczku, no zrobimy, nie wiem, 6000 km.
tak mi się wydawało, że taki przebieg ta opona wytrzyma. Tymczasem dzisiaj, zanim przyszedłem nagrywać ten materiał, przeszukałem wszystkie swoje archiwa, zapiski, żeby zobaczyć, jaki był przebieg na początku przy montażu, jaki był na końcu. I wyszło, że zrobiliśmy 10 170 km, nie? I uważam to za bardzo dobry wynik dla opony supersportowej. To bardzo dobry wynik, nie? Co prawda ona tutaj jest zjeżdżona już bardzo mocno, tak? Ten środek jest zjeżdżony mocno i powinien zostać wymieniony wcześniej, ale ta opona jeszcze była do jazdy, nie? Także nie tak, że tutaj płótno wylazło, jeszcze nie wylazło, no może miejscami tam gdzieś jakaś warstwa już zeszła, ale do samego końca na tej oponie całkiem nieźle się jeździło. Poza tym tylko, że środek jest zbyt twardy do MT-czka i tutaj trochę mogę ponarzekać. To chyba tyle, jeśli chodzi o moją opinię o tej oponie. Czy bym ją polecił? No kurczę, zależy ile macie hajsu, nie? Generalnie uważam, że to jest niezła opona, tak ogólnie. Natomiast jest dużo lepszych w tych czasach, bo to jest przeskok technologii i budowie opon. Mocno się zmienił. Jeśli ona jest 2.11, to jeśli teraz sobie zobaczymy oponę, właśnie, Bridgestone S21. W tej chwili jest już zamontowany, już na nim jeździłem w MT-ku po tym Bridgestone BT016 i różnica jest znaczna, no nie ma co się oszukiwać. Słuchajcie, naprawdę, to jest niesamowita różnica w tej oponie, tej sprzed, powiedzmy, kilku lat, ta, która jest aktualna, też super sportowa, no jest lepsza. No co mam wam dużo mówić, no jest lepsza, tylko kosztuje dużo więcej pieniędzy, no po prostu. Ta opona była niezła, drugi raz na pewno bym jej nie założył. Spróbowałbym czegoś innego, bo tak naprawdę w każdym roku próbuję innej opony, jakiegoś innego produktu, nie? Bo chcę też wiedzieć, co będzie dla was dobre, co mogę wam polecić, czego nie polecić. Wiecie, że przecież siedzę w salonie, doradzam klientom, pytam się, muszę być fachowcem, chcę to spróbować na własnej skórze, jeździłem na różnych oponach, dlatego próbuję też innych opon, jeśli mam taką oczywiście możliwość. Także tyle ode mnie. Opona Bridgestone BT016 Pro. Całkiem niezła. Troszeczkę słaby środek. Dobrze trzyma na wodzie. Tak w wielkim, wielkim, wielkim bardzo skrócie. Niezły przebieg zrobiła. Myślę, że jest całkiem niezła. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Piona, cześć.